projekt zarządu. Bardzo bym poprosił w sprawie... Przepraszam. W sprawie przeznaczenia środków z rezerwy zadań priorytetowych na rok 2013. Paragraf pierwszy. Przeznacza się z rezerwy zadań priorytetowych na rok 2013 środki finansowe w wysokości 2000 zł dla Filii Młodzieżowego Domu Kultury imienia Gałczyńskiego, ulica Nawrzosa, na organizację zajęć kulturalnych. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Tak, a ja chciałam zapytać, jakiego rodzaju są to zajęcia? I jaki jest powód, że akurat w tym momencie przyznajemy te środki? Już odpowiem. Te zajęcia odbywają się już od kilku lat. Kilku lat jest to artystyczny turniej przedszkoli. Artystyczny turniej przedszkoli, który, nie wiem, no ma chyba 7 czy 8-letnią tradycję. I tu również no, dyrekcja miała nadzieję, że gdzieś tam się uda zgromadzić te środki. Natomiast no, niestety nie udało się tych środków zgromadzić i bardzo mi zdarzało. Ten artystyczny turniej przedszkoli odbywa się w miesiącu maju. Termin jest chyba ustalony, tylko nie pamiętam, która jest sobota majowa. W tej kwocie dzieci mają za darmo podstawione zjeżdżanie, karuzelę jakąś tam i tyle. Żadnie karuzele, oczywiście nagrody są w tej kwocie, słodycze dla nich zakupowane, te, które występują. Jest to całodzienny taki festyn, no mini festyn można powiedzieć. No to zajęcia kulturalne organizowane przez Dom Kultury na Wrzosach i eliminacje do tych zajęć odbywają się w miesiącu kwietniu. Podajże co piątek są te eliminacje, przyjeżdżają poszczególne przedszkola, prezentują swoje programy. Natomiast wielki finał i występy są, tak jak mówię, w weekend majowy, tylko nie pamiętam co się dzieje. A ja zmienić nazwę na zajęcie festynu, bo... Znaczy, no nie, to są jednak zajęcia kulturalne, powiem panu tak, bo to jest tak, pierwsza sprawa, no te zajęcia odbywają się ciągle, bo wiele osób uczestniczyło w tych konkursach. Znaczy, ja chciałam powiedzieć, bo byłam na finale konkursu ortograficznego i to nie pierwszy raz jestem podsumowaniu czy finale jakichkolwiek konkursów, jest to bardzo wysoki poziom. Naprawdę przygotowujący ten finał. Natomiast byłam zaskoczona bardzo negatywnie frekwencją odbiorców nagród. Fatalna. Znaczy tu akurat ani dzieci, ani. Tu akurat frekwencją, jeżeli jest pogoda. Mogę w nim wyjaśnić. Basia mówi o. Ale to jest inny pomysł. Ale to był, no była, tylko mówię, warto temu domu kulturalnemu. Ja mówię. Ale ja mówię w aspekcie, że wszystkie imprezy, które są organizowane, a uczestniczyłam w wielu imprezach przez Dom Kultury na Wrzosach, są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jest to profesjonalnie przygotowane. Zainteresowaniem mieszkańców. Teraz ma być ta formuła troszkę zmieniona. Natomiast nie pamiętam dokładnie szczegółów, czy ja pamiętam z wakatem, że szkole zostanie na temu jeden pułap, teraz każdy ze szkole zostanie jakiś tam Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, bo ja z tego co ja wiem, to no, każdy Dom Kultury ma swój budżet przecież z miasta. No ma. No to chyba pod ten budżet planują po prostu całą działalność swoją. To by to wspomaganie, tak jak to się mówi, no to powinno być to konkretna, jakaś konkretne dosłownie na to i na to. Ale to jest pierwsze. A drugie, to mi się wydaje, że to powinien być projekt, no nie tylko komisji, już odpowiem edukacji. Też to przyszło po. No nawet nie wiem, czy to powinno być priorytetów, czy to nie powinno być tam pieniędzy, tak właśnie, gdzie dopłacamy na takie imprezy. Ale nie, już powiem panu, bo jest również takie imprezy, tak dopłacamy z priorytetów. Nie no, można, ja wiem, że można. Dobrze, pan uważa, że jest niepotrzebna, więc... Nie, ja nie mówię, że niepotrzebna. No nie no, kwestionuję pan. Tylko ja mówię, że... Kwestionuje pan to, no. Domy kultury mają swój budżet. No ja mają swój budżet, tylko nie wiem, czy pan zna wysokość budżetu poszczególnych domów kultury. Zostało obcięte w skali tam 3 lat o 45%, więc nie mogą sobie w stanie zorganizować tych zajęć, które do tej pory prowadziły, nie są w stanie utrzymać domy kultury, czy no, obcięte budżetu. Jak pan tak już ostro ze mną rozmawia, no to po prostu trzeba się oszukiwać, mówmy sobie prawdę.
Niech pracują po 10 godzin w tygodniu. Pan przewodniczący przed chwileczką powiedział, że miała zorganizować sobie te pieniążki, ale w tej chwili nie jest w stanie. Po prostu ktoś tam zabił. Znaczy, ja nie widać, ale pan mówi o pracy. My mówimy o ogóle 17? Proszę? 17 godzin w tygodniu pracują? Ale to. No w domach kultury pytałem ci, co pracują. Znaczy ja nie wiem, do czego pan mówi. Zmierzam do tego, że pieniądze tego, co mają z budżetu, to chyba tylko na wypłaty starczą. A na działalność już brakuje pieniędzy. No mam działalność kulturalną też swoje. Nie wiem, czy pan radny wie, ale domy kultury miały być likwidowane. Te młodzieżowe domy kultury. Tak, ja mam jeszcze pytanie. Skoro te 2000 mają być przeznaczone właśnie dokładnie na ten przeszkoli czy coś takiego, to jaki jest problem, żeby rzeczywiście w tym paragrafie pierwszym była nazwa tego przedsięwzięcia? Myślę, że zajęć kulturalnych to takie. Dobrze, myślę, że nie ma problemu. Ja powiem, jaki jest problem następujący. Dlaczego zawsze wpisuję zajęcia kulturalne? Ponieważ jeżeli piszemy artystyczny turniej przedszkoli, gdyby się na przykład okazało, że wydatkowano na tę kwotę 1859 zł, bo to mogą Państwo w sprawozdaniach, zawsze to się ta kwota zbliża, no niestety dyrekcja nie może już na nic innego, zawężamy z katalogu. Natomiast to będą wydane głównie środki na te zajęcia kulturalne, na te zajęcia artystycznego turnieju przedszkoli. Jest jedna, jeżeli piszemy na to, co pan radny Gutnica mówił, ekstra te środki, one mogą być tylko wydane na ten, nie wiem, czy wtedy można byłoby zorganizować w ramach tego te skakane zabawy dla dzieci, które są bezpłatne. Poddaję pod głosowanie, kto jest za przyjęciem? Jest za, a nawet przeciw. Nagrodę. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę, że rada przyjęła.